Cześć Bystrzaki, tutaj ciocia Weronika. Dzisiaj pomyślałam, że może wspólnie zrobimy taką oto żabkę zieloną. Chcecie? To zapraszam Was. Dzisiaj do zabawy będą potrzebne nam białe kartki, nożyczki, ołówek, klej, kolorowe kredki i trzy kształty koła. Ja mam akurat kubeczek, większą miseczkę na tułów i zakrętkę na rączki. Zaczniemy od tułowia naszej żabki, a więc bierzemy białą kartkę, jeden z naszych owalnych przyrządów, w moim przypadku jest to miseczka, zrobię z niej tułów żabki. A więc przykładamy do kartki i powoli odrysowujemy dookoła. Piękne koło. Nie śpieszcie się, powolutku. Mamy nasz tułów. Przy okazji zrobimy też głowę naszej żabki. Bierzemy mniejszy przyrząd owalny, ja wziąłem sobie kubek, przepraszam. Przykładamy go również do kartki i tak jak wcześniej dookoła pięknie obrysowujemy powolutku, nie śpieszymy się. I mamy głowę. Teraz bierzemy nożyczki i wycinamy nasze dwa kółka. Na tułów naszej żabki i głowę. Razem z ciocią. Zobaczcie. Powolutku. Dokładnie. Nie śpieszymy się. Mamy tułów i teraz wycinamy głowę. I mamy dwa koła. Teraz musimy żabkę pokolorować, czyli bierzemy sobie zieloną kredkę i słuchajcie, oba kółeczka pięknie na zielono całe kolorujemy, tak żeby nie było ani jednego białego miejsca. Powoli, nie śpieszcie się. Rodzice teraz mogą dać stop i jak tylko uda Wam się pokolorować oba kółka, to wtedy do nas wrócicie. Nasze kółeczka są już gotowe, a więc zabieramy się za klejenie. Bierzemy najpierw większe kółko, to będzie tułów naszej żabki. Smarujemy z odwrotnej strony klejem. Zobaczcie. I przyklejamy na środku, natomiast bardziej w dolnej części kartki. Zobaczcie, już Wam pokazuję. Teraz zajmiemy się głową, czyli nasze drugie zielone kółeczko również smarujemy z tyłu klejem. I przyklejamy przy górnej części naszego pierwszego koła.
koła naszego tułowia. Już Wam pokazuję. Musimy zrobić jeszcze rączki i nóżki naszej żabce, także na razie tutaj to, co przykleiliśmy już na kartkę, odkładamy sobie na bok. Bierzemy znowu białą kartkę, ja już wykorzystam tą, którą wcześniej wycinałam, żeby nie marnować. I z najmniejszego kółeczka odrysowujemy cztery kółka na rączki i na nóżki, zobaczcie. Drugie. Trzecie. I czwarte. Teraz kółeczka, które przed chwilą narysowaliśmy, wycinamy. Także tak jak wcześniej, spokojnie, powoli, nie śpieszcie się. I jak tylko kółka będą wycięte, możecie ponownie włączyć filmik. A teraz możecie dać sobie stop. Wycięte kółeczka również malujemy na zielono, tak jak wcześniej. I tutaj musicie pamiętać, to jest bardzo ważne, żeby te malutkie kółeczka pokolorować z jednej i z drugiej strony. Ja już jedną stronę mam i teraz drugą. Wszystkie kółeczka tak. Kolorowanie mamy już za sobą, naszych rączek i nóżek, a więc teraz będziemy je przyklejać. Przysuwamy do siebie naszą kartkę, składamy jedno kółko na pół, zobaczcie, tak jak ja to robię. I kleimy z jednej strony klejem. I drugą nóżkę robimy tak samo. Składamy na pół. Kleimy klejem z jednej strony jedną połówkę kółka i przyklejamy. Teraz doklejamy rączki naszej żabce i tak jak, podobnie jak z nóżkami, chwytamy, zginamy w pół, jedno skrzydełko kleimy klejem i przyklejamy. Góry. Brakuje nam jeszcze oczu żabki. Także musimy narysować sobie takie małe kółeczka. Ja wykorzystam do tego zatyczkę od kleju. Obrysowuję ją dwukrotnie. Dwa kółka wycinamy i malujemy je na zielono.
Teraz przyklejamy nasze jeszcze nie oczka. Jedno. Drugie. I wycinamy kolejne dwa kółeczka, jeszcze mniejsze niż te tutaj na górze. Będą to białka, a w środku namalujemy źrenicę. Mam już swoje białka do oczu. Musimy je przykleić w odpowiednie miejsce. Kleimy klejem z jednej strony i tutaj na górę do tych malutkich kółeczek przyklejamy. Jedno i drugie. I teraz jeszcze możemy domalować źrenicę czarnym kolorem. Biorę czarną kredkę i w samym środku maluję źrenicę. Jedna. I druga. Mamy już oczy. Ja swoje jeszcze tutaj domaluję takie długie rzęsy, żeby ładnie wyglądała. Nasza żabka nie ma jeszcze buzi, także musimy wyciąć kolejne dwa kółka. Zobaczcie, ja sobie odkładam moją żabkę na bok i do tego wezmę sobie mniejsze kółeczko. Odrysowuję je. Obok rysuję sobie jeszcze mniejsze. Duże koło malujemy na zielono, mniejsze malujemy na czerwono lub różowo. I kółka malujemy z jednej i z drugiej strony, tak jak wcześniej, czyli to zielone duże kółko z jednej i z drugiej strony i to mniejsze czerwone czy różowe również z jednej i z drugiej strony i wycinamy je. Mamy dwa ostatnie już kółeczka, czerwone i zielone. Najpierw składamy zielone kółko na pół, tak jak wcześniej robiliśmy z rączkami i nóżkami żabki. Spójrzcie. I przyklejamy przy głowie. Już Wam pokazuję, jak. Kleimy z jednej strony klejem. I tą równą krawędzią, tym punktem zgięcia do góry. O, taki sposób. Następne kółko, to czerwone, również zginamy w pół, tak jak wcześniej. Smarujemy z jednej strony klejem. O, będzie język naszej żaby. I przyklejamy w środku tego pyszczka, który przed chwilą przykleiliśmy. Już Wam pokazuję wszystko. Dokleiliśmy już żabce język. Już Wam pokazuję, jak on u mnie wygląda. Spójrzcie. I teraz domalujemy jej nosek tutaj u góry. Na tym zielonym kółku, żeby miała czym oddychać. Mamy nosek.
I żeby było jej miło, możemy dorysować jej tutaj trawkę jakąś. O. Tak. Później ją pokolorować. Tak. Jest w trawce. Słoneczko u góry. Moja żaba jest już skończona, spójrzcie. Mam nadzieję, że wasze wyszły jeszcze piękniej niż ta moja. Oczywiście róbcie zdjęcia swoich prac, wysyłajcie wiadomości albo wrzucajcie do komentarzy, pochwalcie się. I do zobaczenia!